No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie. Szeweral z tej strony, Wiedźmin 3 Krew i Wino. Kochani, już sobie zrobiłem tutaj porządek w ekwipunku. Jak możecie zauważyć, w lewym górnym rogu mam udźwigu 116 na 170 możliwych. A to z tego względu, że tutaj już wam pokazuję, zakupiłem sobie nowe juki, bełklarskie juki dla wierzchowca, które mają pojemność 110. Z tego co pamiętacie z podstawowej wersji Wiedźmina, juki bodajże z rikańskie miały 100 udźwigu, tak więc zawsze to jest te 10 więcej i zawsze to więcej hajsu, żeby móc no coś tam sprzedać, tak? Kolejna sprawa, jestem gotowy, jeśli chodzi o tutaj tą podróż z naszym Regisem. Aczkolwiek godzinkę jeszcze sobie przeczekam. Dlaczego? Dlatego, żeby mi się życie zregenerowało oraz żebym miał 4 jaskółki. Dobra, kochani, lecimy. Regis? O, jesteś. Możemy ruszać do Teszamutna? Oczywiście, że tak. No dobrze, nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Teszamutna. Już, już. Jeszcze tylko jedno. Co takiego? Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też Sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Oho. Zresztą klamka zapadła. Chodźmy do Teszamutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co? Ruszajmy. Wydaje mi się, że to naprawdę może być ciężkie, jeśli chodzi o... o zabawę z nim. Ruiny zamku. Pytanie, czy tam będą te klatki, na pewno. Kochani, tak w międzyczasie, oglądając ostatniego Outlasta, widzieliście mnie bez kamery. To nie dlatego, że chciałem, żeby nie było kamery. Oczywiście, standardowo nagrałem, ale znowu... To tutaj. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Na pewno tego chcesz? Jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Mogę jedynie żywić taką nadzieję. Proszę, chodźmy. Im dłużej zwlekamy, tym mniej nad sobą panuję. Nie chciałbym zrobić ci krzywdy. No raczej ty mi nie zrobisz, ja tobie zrobię. Prowadź. No ale dobra. O. Łazen. Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Biedak zabłądził pewnie. Za tą ścianą znajduje się wampirzy loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt. Móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę. Jak to zrobiłeś? O, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy, wampirza twierdza. Tu są, musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfer tu otworzyła się brama z naszego świata. Ta kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. O! To biorę wszystko. Bo nawet jeżeli tego nie użyję, to zawsze będę mógł... Hodowla trzody ludzkiej? To na poważnie?
Autor spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, których hodował, i tak powstało to wątpliwe moralnie dzieło. To złe miejsce. W powietrzu wisi śmierć. Bo wiele osób dokonało tu żywota. Pozapalam sobie tutaj wszystko, żeby to było widoczne, żebyście wy lepiej widzieli. Znaczy, mam taką nadzieję, że będziecie widzieć lepiej. No, ale wracając do tego Outlasta, to no niestety, no znowu mi się nie nagrał. Znaczy, nagrał mi się obraz z kamerki, aczkolwiek Vegas nie chce go wyrenderować, bo wyskakuje błąd. Nie wiem, czego to jest kwestia. Po prostu nie wiem, no. Jak nagrywam, pewnie oprogramowania Logitecha w tym momencie, które nie chce za bardzo współpracować z dychą, Windowsem. Glify wydrapane w skale. Kiedyś były pokryte krwią. Coś oznaczają? To są symbole. Wy byście to nazwali plemion, które rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się wywodzimy. Widzę, że zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. No, rzeczywiście. Ale ja nie brałem w tym udziału. Cele? To? Kogo tu trzyma? Co to za plemię? Garasham. To moje plemię. Moje i Deflafa. My zostaliśmy tutaj. Opowiadaj, ja tu będę się rozglądał, ewentualnie coś brał. Ależ. To zaraz sobie wszystko podniesiemy. Słyszycie to tak swoją drogą? Mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak powinno. Urocze miejsce. Co tu robią te klatki? Mówiły, że trzymano tu tylko jednego wampira. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Khadmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Khadmar szalał z bólu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwiniaj się, nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. Racja. Przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli, wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie. No dobra, jakoś ciebie... Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Ciarki mnie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał trupojady. Dobra, sorry bardzo, ale najpierw muszę... jakoś to użyć. No, ale jak? Czekajcie. Może tutaj? Nie, albo tu. Też nie. Cholera. Jak to ogarnąć? Dobra. Sprawdzę inaczej. Podejdę tutaj. A może ja powinienem... Kadzielnica. Nie no, jak Bonnie Tydy. Może tak, Arden to... Dobra, przynęta rozłożona. Tu kolejna rozłożona.
trzy rozłożone. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. Mięso cuchnie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. Dobra. No to co? Powiedz, kiedy będziesz gotowy do walki. No to ja może jeszcze sobie zapiszę to... Goddammit. A, tym się, dobra. Zapisz grę. Jak najbardziej. Przynęty rozłożone, co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie skujesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał i jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mnie boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Pośpieszmy się. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. Co, on go do góry podniesie? I dobrze w sumie, żeby był bezpieczny. No dobra, czyli zaraz będziemy wyrzynać tych wszystkich. Może umówimy się na jakieś hasło. Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. Co wtedy zrobisz? Nie wiem, uspokoję cię jakoś. Hej, spokój, nie będziesz w stanie. Po prostu miejmy to za sobą. O, ręki spoczął grę. Quen mnie interesuje. Wow! Ale mnie strzelił. Dobrze, ja słyszę kolejny. Dobra, na razie jest... Nie za dużo i trochę? Ale Regis szał dostaje. Trzymaj się. Już cię opuszczam. Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie, jej zapach nie będzie ci. Wiem, to boli, Regis, naprawdę. Zabiorę cię stąd. Mikstura. W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. Masakra, ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, nie wiem, co on czuł, będąc w takim rauszu. Na takim rauszu w zasadzie. Lepiej ci? Cóż,
Szczytową formą bym tego nie nazwał i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie, ale dziękuję, już lepiej. Raczej on chyba nie chce rozmawiać o tym, co się stało. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury? Nie pomieszałeś proporcji i czasu ważenia? To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet Wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze. W takim razie zaczynajmy. No ja już jestem gotów, jakby co. Przepraszam. Ja tylko na szybko. Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ, panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz raz. Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. Co jest? I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Detlafie? To jest jakaś retrospekcja, ale o co chodzi? I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Miejsce z trailerów Wiedźmina. No, ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Co? No dobra, ale dlaczego? Ręka już mu odrosła. Tu po jego lewicy nie siedzi już nikt. A to jest chyba ten dzieciak, który zginął, tak? Później. O, nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił, a ciało poświatował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące. I zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze?
Widziałem sytuację, w której Delacroix bezinteresownie okazał Detlafowi sympatię. To był chyba początek ich przyjaźni. Skąd ta niepewność w twoim głosie? Bo to nie było nic wielkiego. Zwykła, codzienna sytuacja. Przecież wizje miały być związane z silnymi emocjami. Widocznie w Detlafie właśnie takie emocje wywołała. Zważ proszę, że później jednak dokonał mordu na Delacroix. Zabicie kogoś, kogo darzy się sympatią, nie może obejść się bez emocji u nikogo, nawet u wampira. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta, a sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Detlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem, choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. Poziom 43. Kochani, powiem wam, czy to jest możliwe, że ten Pucybut to będzie jego syn? Jakie on w ogóle dziwne rzeczy robi. Dobra, ekwipunek. W ogóle pokażę wam, co znalazłem. Patrzcie na to. Magiczny żołądź. Magiczny żołądź, jego zjedzenie daje 2 punkty umiejętności. What the fuck? Kiedy ja to dostałem? Ja to sobie zjem jak najbardziej. Wykup umiejętność. Dostępne punkty 2. No właśnie, i teraz mam przynajmniej 2 punkty umiejętności. Sprawdźmy w ogóle, jak tam wygląda u mnie kwestia znaków. Ile mam? Bo jeszcze nie rozkminiam. Mam 8 dostępnych punktów, tak? Młynek. Co ja tu mam? Technika szkoły kota. To akurat mi musi się przydać. Co mam tutaj? Pamięć mięśniowa. Zwiększone obrażenia. Na najwyższym poziomie. To jest tak. Skupienie po otrzymaniu zmniejszone o 100%. Precyzyjne cięcia. To na pewno. Praca nóg. Bardzo mnie interesuje ogólnie zrobienie też, kochani moi, czegoś takiego jak mutacji. Tylko jeszcze nie jestem do końca ogarnięty, jak to wygląda. Ale to za chwilę. Odszukaj Pucybuta poznanego w czasie wizji. Może tym razem jakoś mi się tam uda to bez problemu ogarnąć, bo jak wiecie, z ostatniego odcinka, no niestety, nasz wicht, czyli panna, nie pamiętam, jak ona się tam nazywała, nie przeżyła, tak? Nie przeżyła spotkania z nami, no nie udało mi się zdjąć klątwy, a to dlatego, że chciałem od razu zgadnąć daną sentencję słów, zanim cholera przypomnieć sobie słowa klątwy, no. Ona dałaby nam, ta dziewczyna uratowana, byłaby u nas, w naszej winnicy, a później dałaby tak naprawdę... Pucy buci raczej nie pracują w nocy. Lepiej wrócę tu w dzień. No nie gadaj, że jest noc. No dobra, to medytacja. No, tak więc dałaby nam jedno zadanie. Ty, ale panie... Odwiedź w czasie jego pracy. To co, to nie jest jego czas pracy? Tu jest... No dobra, to wejdź... Czemu nie mogę tego... Ej, halo, czemu nie mogę zrobić tego? P
Pewnie muszę odejść stąd, co? No właśnie. Zobaczymy. O, jest, pucybut. Zobaczymy, co nam powie. No, to jak to wytłumaczyć? Nieważne, czy leje, czy słońce przypiega przez tydzień. Tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci dam klimat, Zara. Co rano wylewasz, pomyję. Tu i przed naszym warsztatem. Żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dawać go! Zostawcie go. A ty co za jeden? Nic wam do tego. Ale póki tu jestem, nie tkniecie dzieciaka. Tak? To wrócimy, jak sobie pójdziesz. Spróbujcie, a znajdę was. Grozisz nam? Tak. Zostawcie małego w spokoju. I wynoście się stąd. Oż ty. Nie będzie obwieść z północy, nam to wyżej strał niż dupę miał. No i... Najpierw obijemy gębę jemu, a potem zajmiemy się szczeniakiem. Dawaj, na niego! Co? Nogi ci połamiemy przy błędu. Cholera. Ci się pomagać go. To ciągnie oszustą. Nigdy się nie nauczycie. Powolutku, bez nerwu. Jasna dupa. O, jak oni biją, ty, panie. No i co teraz? Tylko faktem ja się leczyłem, no nie, nie. To trochę nie fair w stosunku do nich, ale w dupie to tam mam. Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A ci tutaj to co? Nic takiego, małe nieporozumienie. Już rozwiązane zresztą. Rozumiem. Protegowanego księżnej przesłuchiwać nie będziemy, ale tych to co innego. Pójdziecie z nami, posiedzicie trochę w celi, to wam się odechce, wygłupów. Idziemy. No patrzcie, ja chciałem im, kurde, oszczędzić tego, żeby jeszcze nie wyszło jak ten. Ale dobra, trudno. Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami! Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet! Tak? Jakby to według ciebie miało wyglądać? No, najnormalniej w świecie proponuję ci spółkę. Ja bym zajmował się swoją robotą, a ty byś stał na straży. No i jesteś ode mnie silniejszy, więc rano byś nosił pomyję i pomagał mi robić błoto. Czyli z tym błotem to prawda. Słusznie chcieli ci spuścić manto. No wiesz, trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, to jak będzie? Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Zastanowię się. Masakra. Dobra. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz. Zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów. Chyba, że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! No, dzieciak jest fany, to na pewno, bo chociażby robienie tego błota... No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki, nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy, wystarczy... 500 koron. Co? Chyba oszalałeś. Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim
wielkim kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. Kuźwa, no. Ponegocjujmy może, co? Nie będę na niego magii używał. Nie na dziecku. No dobrze. Może się jakoś dogadamy. Dobra, prościej będzie, jak użyję myszki do tego. 300 koron. Za taką cenę nawet nie mamy o czym mówić. O ty cholerniku. 350. Za taką cenę nawet nie mamy o czym mówić. Ty, no bo się wkurzę w sumie zaraz i naprawdę tej magii użyję. Wykluczone. Po prostu wykluczone. Nie zapłacę. Dobra, dupa. Niech będzie. Na tyle mogę się zgodzić. Piękne dzięki, nie zapomnę ci tego. No dobra, a teraz do rzeczy. Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci, co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak, dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć 3 razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. No, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę... Serio? Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami. Ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję. Ale może innym razem. Straciłem 500 koron tylko i wyłącznie na to, żeby usłyszeć gówno potrzebne informacje. Źle sobie poradziłeś z tym małym. Do dzieci trzeba mieć właściwe podejście. No, widzę właśnie. A, właśnie widziałem. Znaczy, trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. Masakra. Śmierć można. Dobra. Czekajcie jeszcze raz. Dobra, Regis, biegniemy, zobaczymy, co tam ciekawego. Ciekawe w ogóle, czy to daleko jest stąd. Czerwone drzwi. To o nich mówił Pucybut. Tu jest dużo kruków. Czy to aby? To na pewno jego mieszkanie. Wydaje mi się, że to są jego... Potem porozmawiamy. Najpierw znajdźmy Detlafa. To jego straż chyba. Ani drgnął. Trzeba będzie wyważyć.
Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić w bęben i krzyczeć: Detlaff, idę po ciebie! To co proponujesz? Daj mi chwilę. Sezamie, otwórz się. Nie myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. Ja pierdzielę. No dobra. Zobaczymy, co ciekawego tam dla nas przygotował Detlaff. Jezu, jak ja nienawidzę takich miejsc, gdzie są maskotki jakieś tego typu. Jest tutaj. Wyczuwasz go? Nie. Nie ma go. Ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Rozejrzyjmy się. Dobra. O proszę, kolejny. Kolejny lewy. Stara zabawka. Nikomu już się nie przyda. Szkoda. Musiała być ładna. Te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. No co ty nie powiesz? W tobie? Ja to samo przed chwilą właśnie powiedziałem. Dobra, w dupie to mam. Idziemy dalej, bo tu widzę nic ciekawego. Się nie świeci. Tu coś mamy. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. O, rudy jak najbardziej. Tam nic nie będzie. Idziemy wyżej. Chodźmy na poddasze. O, tutaj już coś jest. A więc tu uwił sobie gniazdko. Powinniśmy się rozejrzeć. Narzędzia były niedawno używane. Detlaff w przerwach od mordowania naprawia zabawki. Daruj sobie złośliwości, Geralt. No ale tu wiesz, no cenna uwaga chyba, nie? Regis, więc nie bądź, to nie jest złośliwość. Ładna melodyjka. Rzeczywiście ładna. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z domem. Z tym prawdziwym, sprzed koniunkcji sfer. Zobacz. Kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, hrabia Dulac, Milton de Peyrac Peyran, hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlaffa, ale nie jego charakter pisma. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko... w Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja. Ale może warto to zapamiętać. Spójrz. Na tej kartce jest jakaś plamka. Krew? Powinien. Ale w Beauclair to chyba nic niezwykłego. Być może. Ale może to też warto zapamiętać. No dobra, poszukajmy innych śladów. To wszystko ciągle za mało. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. A zatem do dzieła. Bo jeszcze widziałem tam dalej coś. Czekajcie, tutaj. Podobizna kobiety. Trochę zamazana. To jego dziewczyna? Nie wiem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał. Nie wiem. Mi nikogo nie przypomina. Przypomina wam kogoś, czy nie? Chyba... nie wiem. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy coś. Aj! Cholera, Regis! Detlaffie van der Eretein, nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem.
Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Renavet. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu, obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz 5 osób. Na zabójstwo masz 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu, dostaniesz palec swojej ukochanej. Ja pierdolę. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaf nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Kto? Masz pomysł, kto to może być? Detlaf ma jakichś wrogów? Detlaf miewa wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może któremuś udało się uciec? Teoretycznie może. Choć nie znam nikogo takiego. Ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Detlafem. To musi być ktoś obcy. Kim jest Renavet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaf mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. Rozumiem, że wątpisz w tę wersję. Cóż, nieco lepiej znam się na ludziach niż on. Potrafię rozpoznać cynizm i fałsz. Wiem, że zabrała swoje rzeczy, a ludzie, których ktoś porywa lub którzy znikają, niezwykli tego robić. No logiczne. Uprzedzając twoje pytanie, nie znam powodów rozstania. Mogę jedynie przypuszczać, że pewnego dnia Detlaf wpadł w szał, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Każdy by się przeraził, chociaż nie każdy zdążyłby odejść. Detlaf nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził. A Detlaf jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada. A stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Skoro była dla niego taka ważna, to nie próbował jej szukać? Wy, wampiry, macie przecież swoje sposoby. To powinna być dla niego pestka. Geralt, jak słusznie zauważyłeś, jesteśmy wampirami, a nie cudotwórcami. Szukał jej, rzecz jasna, przez wiele miesięcy, ale w końcu dał za wygraną. Zaś Renavet najwyraźniej poznała go na tyle dobrze, że wiedziała, jak zatrzeć za sobą kobiet. Ślady. Nawet jeżeli wtedy Renavet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Yennefer. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie, nie mają dla niego znaczenia. Coś w tym jest. Ja rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być... Może to sama Renavet? Czy jak ona tam ma? Masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez. Ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlafa. Przysyłam kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem? Niewiele. Dość, by uznać Detlafa za niewinnego. No dobra. Rzeczywiście.
Wygląda na to, że został zmanipulowany. Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. To prawda, ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy Renavet, dalsze szantażowanie Detlafa nie będzie mieć sensu. Szantażyści stracą kartę przetargową. Jest to jakiś pomysł. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlafem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha cię? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczuję cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżą. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. No dobra. Czyli wiemy mniej więcej, co mamy zrobić. Aczkolwiek to już na pewno zrobimy w następnym odcinku. Bo ten i tak już się przedłużył. Tak więc, kochani, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i udostępniajcie moje filmy dalej, ażeby więcej osób się dowiedziało o kimś takim jak ja. Pozdro, kochani, do następnego odcinka z Wiedźmina. Hej, hej!